Przyjaciele, w poprzednim moim głoszeniu mówiłem na temat miłości i ciekawi mnie, ilu z was wzięło ten temat na tyle poważnie, zaczęło w ogóle filtrować swoje życie przez pryzmat tego, o czym mówię. To jest ważne. Brawo, Przemek. Bo to jest ważne, kto zaczął to filtrować. Czy po prostu zostawiliście to jako wysłuchane kazanie? To tak jak właśnie z tym zapisem Pawłowym. Myślcie tylko o tym. Ja często do ludzi mówię, filtrujesz? Filtrem Pawłowym? Myślenie? Wiecie, ile osób filtruje filtrem Pawłowym myślenie? 1% w Kościele. 1%. 1% ludzi zadaje sobie codziennie pytania, o czym mam myśleć, Panie, dzisiaj. 1% ludzi wstaje rano i mówi, Boże, poddaję Ci swój umysł i swoje myśli. I będę myślał tylko o tym, co miłe, co szlachetne, co cnotliwe. 1%. Tak samo z tym, co teraz. Powiedziałem, dałem ten filtr, miłosny filtr, przez który trzeba siebie badać. Najpierw przez to się badamy. Chcemy zmian w charakterze, to się przez to badamy. Krótko powiedziawszy, czy ja kocham? Wstaję rano i mówię, Panie Boże, dzisiaj jest nowy dzień. I w tym dniu, Panie Boże, zamierzam nieco zarobić na moją wieczność. Zamierzam dziś coś zarobić, Panie. To nie będzie dzień, który po prostu mi przeleci. Coś dziś zarobię. A że będę sądzony z miłości, to już się dowiedziałem, to dzisiaj wprowadzę kolejny filtr w moim życiu. Będę na mój dzień się dziś przyglądał. Ludziom się nie chce tak żyć, ja wiem. Jak mnie ludzie pytają, jak doszedłeś do miejsca, w którym jesteś, no właśnie tak. O, w ten sposób. W ten sposób. Ja naprawdę nie mam komfortu myśleć o czym mi się żywnie podoba. Ja mam filtr założony na głowę. Filtr. I też filtruję swoje życie przez miłość. Naprawdę. Na początku jest to trudne, bo trzeba się na tym skupiać dużo. Trzeba się skupiać. Potem nie trzeba się już skupiać. To tak jak dla dziecka na początku jest trudne chodzenie, bo on się musi skupiać na tym chodzeniu. Wchodzi, o nogę mam, dowiedział się. Prawda? A potem to idzie i koniec. Już nawet on się nie zastanawia, jak chodzi. Po prostu chodzi, potem biega, potem skacze po płotach, po dachach, rozumiesz? Na początku ostrożnie. A potem normalnie. Ten filtr jest podstawą, przyjaciele. Nie możemy sobie tego odpuszczać. Miłość jest. I tam jest napisane, jaka jest miłość. Jaka jest miłość. Jeżeli chcemy wzrostu, rozwoju naszego charakteru, to my musimy rozumieć, że tego nigdy nam Bóg nie odpuści w ten sposób. No nie trzeba dzieciaku, żebyś tym się zajmował. No trzeba. Bo inaczej nie zbudujemy dalej, bo inaczej nie będziemy mieli podstawy, inaczej nam to umknie, zwieje nam to. Jak nie miłość, to co? Rozumiecie? A jak bez miłości, to po co? Bez sensu. Bo Bóg jest miłością. Dobrze. List do Galacjan. 2:19-20 z tego co pamiętam. Przekład warszawski. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Przekład nasz. Przez przyjście Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Moja stara natura, czyli moje stare ja, zostało wraz z Nim ukrzyżowane. Dlatego jestem wolny od wszelkiego grzechu.
poprzedniego, teraźniejszego i przyszłego. Oraz od wymogów prawa, które Bóg dał Żydom. Nie żyje już we mnie, czyli w moim duchu, stara, egoistyczna natura, czyli stare ja. Ale jest we mnie nowa natura, czyli nowe ja. Mój odrodzony duch, w którym zamieszkał Duch Chrystusa, a moje obecne, psychofizyczne życie w ciele jest życiem wiary w Syna Bożego Jezusa. On objawił mi swoją miłość przez to, że ofiarował siebie samego, umierając zamiast mnie na krzyżu Golgoty. Gdy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to narodził się Twój Duch, my o tym wszyscy wiemy. Dusza i ciało pozostały takie same. Twoje stare ja, czyli ego, to była treść i filozofia Twojego pomarłego ducha. Treść i filozofia. To była stara natura. Ktoś często pyta, gdzie stara natura była? W Twoim nieodrodzonym z Boga duchu. Tam się mieściła. To była treść i filozofia Twojego obumarłego ducha. Gdy Twój duch się odrodził, Twoja stara natura, czyli Twoje stare ja, umarło. Czyli przestało działać i zniknęło. Czy zatem posiadamy starą naturę? Nie posiadamy. Duch Święty ożywił Twojego ducha i zamieszkawszy w nim, stworzył w nim Twoje nowe ja, czyli treść i filozofię Chrystusa. Masz w swoim duchu nowe ja. Nowe ego, nową treść i nową filozofię. I jest to treść i filozofia, które były w Chrystusie. Dlatego teraz nie jesteś egocentrykiem, tylko chrystocentrykiem. Rozumiesz? Nie jesteś egocentrykiem, tylko chrystocentrykiem. Oto twoja nowa tożsamość. Chrystocentryk. Tak się dzieje rzecz w Twoim duchu. To jest rzecz stała, niezmienna, nie można jej tknąć, nie można jej zniszczyć, nie można jej wypaczyć i nie można jej stracić. To jest niemożliwa sprawa. Są to rzeczy wieczne. Jednak dusza przez lata nasiąkła treścią i filozofią starej, egocentrycznej natury i przybrała jej kształt. Tak wygląda psychika człowieka. Psychika człowieka jest odzwierciedleniem jego ducha. Rozumiecie? Psychika przybiera obraz ducha. Jaki duch, taka psychika. Duch był egocentryczny, psychika nabrała kształtu i filozofii egocentryzmu. Taka stała się psychika każdego człowieka. A zatem przeczytajmy sobie list do Rzymian. Ja dziękuję Bogu za Pawła, który już w tamtych czasach jako pierwszy zaczął rozumieć te rzeczy. W ogóle Pawła, słyszałem fajną rzecz, mówiłem wam pewnie wypowiedź ateisty, takiego wojowniczego, i mówił, to Paweł wymyślił te chrześcijaństwo, to jego robota jest. To jego robota. Na Pawła wszystko zrzucono. To wymyślił w ogóle, nie? Siódmy rozdział. Od 14 do 25 wersetu przeczytam. Wiemy bowiem, że prawo jest duchowe. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany duchowi. Zaprzedany grzechowi, Paweł mówi.
Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nie chcę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Ale wtedy czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to, czy mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, mistrz, ale grzech, który mieszka we mnie. To jest w ogóle pierwsza głęboka wypowiedź o trójjedyności człowieka, o odrodzeniu ducha i o tym, że dusza jest grzeszna. To jest pierwszy potężny traktat dogmatyczny. Znajduję wtedy we mnie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Boga. Ale w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Zobaczcie, facet dochodzi do takiego wniosku, ale mówi, Kongo mam. Mam Kongo. Paweł to w ogóle widzi. W czym jest rzecz? Bogu niech będą dzięki. Uwielbia Boga na końcu. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Mówi jak potrafi. My dzisiaj jesteśmy w stanie doprecyzować to wszystko. Zrozumieć to o wiele głębiej. Paweł wiedział, że jego duch jest odrodzony i że w jego duchu mieszka żywy Bóg i że on słyszy tego Boga i że to, co on słyszy od tego Boga, jest zawsze święte, czyste, pełne mocy, pełne siły, pełne prawdy. Ale on widział markament dalej idąc, że wokół tego odrodzonego ducha jest jego psychika, która się mieści w jego fizyczności. I Paweł mówi, cóż z tego, że ja mam świetne objawienia? Cóż z tego, że ja tak bardzo wiem, jak mam działać? Cóż z tego, jak ja się zabieram za te rzeczy Boże i mi to nie wychodzi? Paweł mówi, widzę sobie dwa prawa. Prawo życia i prawo śmierci. Aż wiecie, jak ja dzisiaj słyszę, jak chrześcijanie mówią w ogóle, narodziłem się z Bożego Ducha i wszystko się zmieniło. I to jest taki slogan, jak to się zmieniło. Będzie jedna rzecz się zmieniła. Jedna na pewno. Przestałeś iść drogą do piekła, przeszedłeś na drogę, która idzie się do nieba. Finito. Jedna rzecz się na pewno zmieniła. I choćby tylko ta rzecz się miała zmienić, rozumiecie? To dzieło krzyża w twoim życiu, tak, odegrało potężną rolę. Ale nie mów do mnie, że wszystko się zmieniło w twoim życiu. Nie mów do mnie tych rzeczy. Bo ja nie mam 12 lat wkręconych włosów, że możesz mnie wkręcić w takie coś. Ja się kiedyś dawałem w to wkręcić, jak byłem zielonoświątkowcem. Jak miałem umysł zielonoświątkowy, miałem zielono w głowie. Zielono miałem. A już nie mam ci zielono w głowie. Rozumiecie? Nie mam ci zielono w głowie. Czy mam tam normalny mózg, a nie łączkę, oślą łączkę. Zieloną oślą łączkę. I dzisiaj rozumiem Pawła, że istnieją w człowieku dwa prawa. Prawo Boże w twoim duchu i prawo diabła w twojej duszy.
I nasza rola jest jaka? Aby prawo Boże z naszego ducha odegrało kluczową rolę w naszym życiu i wypieprzyło na zbitą mordę prawo diabła z naszej duszy. I to się nazywa zmiana charakteru. Rozumiecie? To trzeba jasno widzieć. To trzeba rozumieć, że to tak działa. I że to nie jest dzisiejszy wymysł Cyrońskiego. Tylko Szaweł starszy na to wpadł. Nie ja. Ja na to nie wpadłem. Początki naszego kościoła tutaj były takie, że my non-stop bombardowaliśmy łaską. My zbudowaliśmy w ludziach fundament łaski. Każdy, kto tu przychodził, to zresztą wow, to nie można stracić zbawienia. Mówię, no nie można. To Bóg mnie kocha cały czas. No kocha. To nie muszę się wysilać w życiu. No nie musisz, no kurczę, no możesz to brać w ogóle za pomocą mocy Bożej. No rozumiesz, o co chodzi. Fundament, 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 fundament. Narzędzie, które zostało nam pokazane przez Boga, to jest wiara. Nam, od pokoleń zostało pokazane Kościołowi. Aby tą łaskę brać i też zaczęliśmy to robić w Kościele, tak? Bo to jest podstawa. Paweł mówi, dzięki Bogu, że to widzę. Nie będę się potępiał, nie będę się załamywał, nie będę chodził do tyłu, że widzę w sobie te dwa prawa. Ale arogancją jest powiedzieć, nie ma tych dwóch praw. Jestem święty. Ja zawsze mówię, w jednej trzeciej. W jednej trzeciej jesteś święty. Rozumiesz? W jednej trzeciej. A więc musimy rozumieć, że to jest rzecz mega istotna. Bo to, że w naszym duchu jest prawo życia, że my zgadzamy się z naszym duchem, że my w ogóle mówimy amen na to, co mówi do nas Święty Duch, to jest w ogóle dopiero połowa drogi. Bo wychodzimy dalej i spotykamy się z naszą psychiką, tak? W której jest inne prawo. Prawo zachachmęcenia. Rozumiesz? Prawo uniku. Prawo kompromisu. Takie są tam prawa. Paweł to nazywa prawem. Mówię, dostrzegam tam inne prawo. Inne prawo. Wspaniale pokazuje swoją tożsamość. Mówi, tak. Ja jestem w Chrystusie, dlatego mówi, ja już nie grzeszę. Czyli moja nowa natura nie grzeszy. Nie grzeszy. Nie jestem, Paweł mówi, grzesznikiem. Ale Paweł mówi, ale to coś, w czym jest to drugie prawo, no to to grzeszy. To jest moja psychika. I my nie możemy stawać przed ludźmi i mówić tak, uczyć w ten sposób. Już nie grzeszysz. Stój. Z powrotem. Nie masz natury grzesznika. Powiem tak, nie chcesz grzeszyć. I z tym się zgodzę. Bo normalnie szczery, odrodzony z Bożego Ducha człowiek, który spotkał się realnie z Jezusem, nie chce grzeszyć. Tenże też człowiek wie, że grzech nad nim nie panuje. A więc człowiek ten nie boi się, że przez grzech pójdzie do piekła. Stąd może dziękować Bogu. Mówić, halleluja, idę do nieba. Tak, ale to jest jego duch. Ale ten człowiek posiada jeszcze duszę i ciało. Jeżeli jest poważnym człowiekiem, rozumiecie? A nie ćwierć inteligentem, to on uzna, że w jego duszy i ciele istnieje prawo grzechu. I że to prawo grzechu spowoduje, że jego życie zostanie spętane kajdanami. I co z tego, że niewinny duch będzie w środku? Jak dusza i ciało spętane kajdanami będą powodowały, że duch nie będzie mógł działać i żyć prawidłowo. Cóż z tego? A więc
to niewybudowany charakter zakłada nam pęta. I chyba nie ma nic gorszego niż siedzieć za niewinność. Naprawdę. To bardzo trudno się siedzieć za niewinność. Ja jeden raz w życiu siedziałem za coś, czego nie zrobiłem. I powiem wam, cholernie było mi źle. Pytali mnie, za co siedzisz? Ja mówię, za niewinność. I się śmieli mi w twarz. Tu każdy tak mówi. Ja mówię, ale naprawdę, no. No naprawdę nie napadłem na ten kantor, no. Tak, 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 nie napadłeś na kantor. Masz napad z bronią w ręku na kantor nie napadłeś. No nie napadłem, mówię. Na różne rzeczy napadłem, ale nie na ten kantor. Rozumiecie? Kiedyś jeden taki religijny człowiek mi powiedział w więzieniu, katolik taki, Bóg cię skarał za to, coś zrobił, mówi. Nieważne, ty niewinnie siedzieć, mówi. Siedzisz za to wszystko, za to cię nie złapali. Ja przez chwilę podłapałem tą filozofię naprawdę. Mówię, kurczę, może to w ogóle, wiecie, nie znałem Boga jeszcze. Mówię, w ogóle może, ale byłem takim okultystą trochę. Mówię, może to w ogóle tak to działa w tych kręgach w ogóle duchowych. Mówię, może to jest taka karma, wiesz? I powiem wam, że przez kilka lat to ja nawet myślałem, że to może tak jest. Że to fakt. Ale rzeczywiście psychika człowieka nie chce się zgodzić z czymś, czego nie zrobiłeś. Rozumiesz? Stajesz przed sądem, krzyczą ci 15 lat, a ty kurczę wiesz, że cię tam nie było. Rozumiesz? Wow. I teraz, cóż z tego, że twój duch jest pełen Boga, stanowi twoją tożsamość i jest wolny, jak okala go więzienie duszy. Rozumiecie, że nasze życie nie zależy od ducha? Jakość naszego życia nie zależy od ducha. Jakość naszego życia zależy od naszej psychiki. To, o czym mówię, roboczo nazywam w swoich kazaniach tyrania starego ja. Tyrania starego ja. W duszy człowieka znajduje się tyran. To odwzorcowana stara natura. Jej nawyki, jej przyzwyczajenia. Rozumiecie? Jej przeżycia. Terapia, o której mówiła Ewa, ona w wielu przypadkach, wiecie co robi? Pokazuje człowiekowi, że to, co on ma w psychice, jest kłamstwem. Kłamie ci dusza twoja. O tobie, o ludziach, o Bogu. Kłamie ci. A ty po prostu to łykasz jak karp kluchy. Rozumiesz? Łykasz to. To tyran. Rozumiesz? To odzwierciedlenie starej natury w psychice człowieka. To tyran. To charakter diabła. Charakter diabła. Lęki, strachy, niedowiarstwo, niepewności, nieumiejętności, narcyzm. Rozumiecie, o co chodzi? Odrzucenie zależy dla każdego coś miłego. Diabeł to największy humanista, dla każdego ma jakieś prezenci. I grupuje go w duszy człowieka. W duszy człowieka. Każda będzie inna, inaczej będzie tyranizowała życie. Ja, kiedy zobaczyłem te rzeczy jasno, powiedziałem no. No, mnie nie będzie tyranizowała moja dusza, nie mnie. Twój duch jest wolny od treści i filozofii starej natury. Starej egocentrycznej natury. Ale dusza nie jest wolna. Dlatego też twoja dusza jest pod tyranią nabytych przekonań i przyzwyczajeń, których źródłem była twoja stara natura.
Taka, jaka była stara natura, taka ci się zrobiła w życiu dusza. Rozumiesz? To cię odbiło na niej. Ponieważ duch jest silny. Duch czy odrodzony, czy nieodrodzony, to jest najsilniejsza część człowieka. Rozumiesz? Najważniejsza część człowieka. I tak jak mówiłem o charakterze, że charakter powstaje wtedy, kiedy jakaś przestrzeń, miękka przestrzeń zderza się z potężną, silną, twardą matrycą jakiegoś pierwotypu. Tak też się stało z duszą twoją. Dusza twoja, ona uderzyła w ducha, który jeszcze nie był żywy, a wręcz duch uderzył w duszę i się na niej wybił. Wybił się na duszy charakter egocentryczny. Wybił się. Przeciętnego człowieka porozmawiać z przeciętnym człowiekiem. Mi się należy, ja powinienem. Z ludźmi w kościele porozmawiaj. Tu nieraz usłyszysz, komuś się nie wiedzie, ktoś staje mówi, ale mi się należy. Z krzyża mi się to należy. I on stoi, z krzyża mi się należy, z krzyża mi się należy. Jemu się należy, bo on usłyszał o łasce. A resztę już nie usłyszał. Tylko usłyszał, że mu się należy. I ten należy mi się, tak się zakodowało w jego egocentrycznej duszy, że mu się to cholernie spodobało. Należy mi się. Należy mi się władza nad diabłem, należą mi się pieniądze, należy mi się to, należy mi się tamto. I on chodzi, nie stosuje Bożych zasad, nie przemienia się, ale mi się należy. Egocentryczna dusza. Daj, 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 daj. Salomon o tym mówi. Mówi pijawka, mówi daj, 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 daj. Tak mówi dusza. Należą mi się emocje wszystkie dobre. Czemu mnie nie doceniasz? Rozumiesz? Czemu nie widzisz w ogóle moich tych cudownych rzeczy, co mam ja? Co to jest? Tyran w środku. Tyran. Tyran. Rozumiesz, o co chodzi? Dusza mnie. Jestem tu. Tak przed Bogiem robi, tak przed człowiekiem robi. I przed Bogiem, przed człowiekiem. Rozmawiacie między sobą nieraz teksty. Ktoś powie, nie wiem. Wczoraj przyprowadziłem do Jezusa kogoś. A ten drugi mówi, to jeszcze nic. I to jest hit. To jeszcze nic. Ja przedwczoraj dwóch. Przewidywał, kto to jest? Na terapię gość. Po takich rzeczach się poznaje. To jeszcze nic. A posłuchaj ty. Tamten nie skończył jeszcze pół zdania. Chciał powiedzieć, że jeszcze go uzdrowił. Rozumiesz, chciał świadectwo. A posłuchaj tego. Co to jest? Tyran! Egocentryczny tyran! Spójrz na mnie. Ja przeprowadziłem do Jezusa dwóch. Zwracajcie na to uwagę. Zobaczcie, co to jest. To towarzyszy wszystkim ludziom. Egocentryczne dusze. Normalnie dusza jak jest przerobiona. Ktoś ci mówi, przyprowadziłem do Jezusa kogoś. To ty powiesz, no super, rewelacja, powiedz coś więcej. A słuchaj, może uzdrowiłeś go jeszcze? Tak, wow, super, słuchaj, a co tam jeszcze zrobiłeś? Co robisz? To się nazywa empatia. Wchodzisz w to, co ten człowiek ma. Bo ty się nie czujesz zagrożony. Ale dusza egocentryczna zawsze się będzie czuła zagrożona. Zawsze, 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 zawsze. Ja miałem proroctwo takie, a ja takie, a ja takie. Ja widziałem takiego anioła, a ja trzech. Kościół, to jest kościół. To tyran jest, egocentryczny tyran. Tyran. Rozumiesz? Dusze ludzkie, egocentryczne dusze ludzkie, żeby mogły tobie strzały po krzakach, żeby tylko czuć ich zapał było. Rozumiesz? Jak zwierzęta. Jak zwierzęta. W związku z tym musisz podjąć walkę wiary, aby wyeliminować to cna, stare przekonania i przyzwyczajenia i wytępić je nowymi, nabytymi od Chrystusa. Wymiana charakteru, zmiana charakteru. To musi być chleb powszedni naszego życia.
My nie możemy odpuszczać tych spraw. Bo to będzie nas tyranizować. Rozumiesz? Cały czas będzie nas tyranizować. Zawsze będzie zajmij się mną, zrób coś dla mnie. A jak będziesz coś robił, rozumiesz? Z egocentryczną duszą w królestwie, to będziesz ją jeszcze karmił dodatkowo. Bo każdy sukces, który osiągniesz, ona sobie dopisze, rozumiecie, do swojej wartości. Wiem, bo miałem taką duszę, no. Przecież opowiadam historię mojego życia teraz. Jeżeli tego nie zrobisz, to do końca życia będziesz tyranizowany. Nie wiem, czy chcesz. Do końca życia. Rozumiesz? Nie ma nic gorszego, jak stary, zgnuśniały egocentryk w duszy wypełniony Duchem Świętym. Nic gorszego. Bo to dramat. Przecież w ogóle jak my jeździliśmy z ewangelizacjami, jeździliśmy na przykład do starych zborów takich. I tam byli tacy starzy pastorzy. Kurczę, człowieku, no ja, to jest mistrzostwo świata. Mamy spotkanie, na spotkaniu są, ludzie się nawracają, rodzą na nowo, są wypełniani Duchem Świętym, uzdrawiani, uwalniani. Siedzimy potem przy stole. Człowiek nie powie ani jednego słowa na ten temat pozytywnego. Rozumiesz? Tylko mówi tak, kiedyś to były czasy. A ja w ogóle, a ta sałatka mi już tutaj stoi. A ja mówię, bo ja wiem, czy ja będę słuchał teraz. Kiedyś to były czasy. Mówi, jak szło przebudzenie z Białorusi. Ja mówię, tak sobie, że uzdrawiałem przed chwilą na jego nabożeństwie. Mówię, jakie przebudzenie na z Białorusi? Co mnie obchodzi, co było 70 lat do tyłu? Co to w ogóle mnie obchodzi 70 lat do tyłu? Co mnie z Białorusi przebudzenie? Tak było z Białorusi przebudzenie, a potem się skończyło. Tak? Wyszli stamtąd bracia Dawidow, przyjechali do Polski, założyli Kościół Boży w Chrystusie i zobaczcie, co dzisiaj jest Kościołem Bożym w Chrystusie. Ale bracia Dawidow byli namaszczonymi ludźmi rodem z Białorusi, z tamtych terenów. A teraz co jest? Masz co jest, zobacz co jest. Kościół Boży w Chrystusie. Nie ma nic wspólnego z tamtym czasem, ale się wspomina. Z tamtej strony szło. Chore dusze. Egocentryczne dusze chrześcijańskie. Ewangelia Łukasza 15:17. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, ja tu z głodu ginę. Znacie historię o synu marnotrawnym. Co zrobił, jaki jest jego punkt opamiętania, gdzie jest miejsce, kiedy w ogóle gość zaczyna trybić. A wejrzał w siebie. Co tam jest napisane? Wejrzawszy w siebie, dopiero zaczął trybić, jak wejrzał w siebie. Nic go nie ruszało wcześniej, że ze świniami żre z koryta. Nawet wtedy był sobie w stanie doktrynalnie wytłumaczyć, że Bóg jest z nim. Iluż to chrześcijan ryje jak świnia w ziemi za kawałkiem kartofla i mówi, Bóg mi błogosławi. Co ci robi Bóg? Ryjesz w ziemi. Nie mieszaj w to Boga. Rozumiesz? Nie mieszaj w to Boga. Bóg dał ludziom nosy, a nie ryje. Na swoje podobieństwo nas stworzył. Bóg nie ma ryja. On nie ryje w ziemi. Nie ma z tobą Boga. Wejrzyj w siebie. Najpierw wejrzyj w siebie.
Żeby realnie zacząć dostrzegać luki w charakterze, trzeba wejrzeć w siebie. Trzeba chcieć to zrobić. Rozumiesz? Ja powiem ci tak, jak się na bok, na jakiś czas odsunie marzenia o wielkich służbach, to znajdzie się taki czas na wejrzenie w siebie. Okej? Albo jak się na bok odsunie w ogóle marzenia o jakichś wielkich rzeczach. Bo to jest taka tendencja, że jak coś się źle dzieje na tym poziomie, a skoczy na wyższy i na wyższym poziomie coś spróbuje budować, no to okej, tylko nie ma łączności między tym poziomem a tym poziomem. Tam nie ma łącznika. Rozumiesz? Nie możesz skoczyć na wyższy poziom. Wejrzyj w siebie. Wejrzyj w siebie. Nie wolno się bać tego, co się tam zobaczy. Ludzie nie chcą tam zobaczyć czegoś, bo on usiadł wreszcie, ten chłopak mówi tak: kurczę, służący mojego ojca mają lepiej niż ja. No oni mieszkają w normalnych domach, normalnie jedzą, a ja w ogóle ześmiałem się tego. Oto kaman. Ja syn w ogóle mojego ojca. Podoba mi się taki film Wegi. Nie polecam go oglądać osobom, które są, mają jeszcze sumienia nie w tego wygłodzone, tak to nazwę. Ostatni jego film. Może nie pamiętam, jaki ma tytuł nawet. Ale ostatni. Koniec filmu. Gość siedzi w pudle. I przyjeżdża ojciec. Jest cały ten element o synu marnotrawnym. W ogóle pokazany, fajnie go Wega wprowadził. Przyjeżdża ojciec, nakłada sygnet temu synowi na rękę. I w ogóle cytaty z Pisma Świętego, nie, tam fajne takie są. Takie mocne rzecz zrobił na jest. Stąd Wegi podejrzewają o nawrócenie. Coraz bardziej, nie? To naprawdę bardzo silnie pokazane jest, jak się gość siedzi i się zagląda w siebie, klęczy, zagląda w siebie, wiecie. Nie widział przez lata, co robił gość. Rozpieprzył kawał życia sobie i innym. Ale tam w tym pudle zajrzał w siebie i dzwoni do ojca, mówi: tato, przyjedź. A ojciec jest oficerem policji w ogóle, nie? Na wysokim stanowisku przyjeżdża, wkłada mu sygnet, mówi: synu. Wchodzi tam fajnie, w ogóle ustawia od razu tych w ogóle klawiszy, bo taki wysokiej rangi oficer ustawia i w ogóle pu. Mówi: synu. Zdejmuje swój taki sygnet, mu wkłada. Wiecie, nie wolno się bać, co się tam zobaczy. Tam się zobaczy może takie luki w charakterze, jakbyś nie chciał widzieć. O, jestem taki. No jesteś, no. Takie coś masz w duszy. To nie jest twoja tożsamość. Okej? Okay? To nie czyni cię grzesznikiem. To nie czyni ciebie kimś innym niż synem czy córką Boga. Jesteś święty, ale taką masz duszę. I uznaj to, że tak masz. Zobacz to. Bo to dopiero stworzy możliwość wymiany tych elementów. Psalm 118, werset 29. Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje. Mówi słowo. Kiedy człowiek zaczyna zaglądać w siebie prawdziwie, wiesz, co się zaczyna dziać? Jasność spływa na jego duszę. On widzi jasno, co się w nim dzieje. Często ludzie mówią: tam mi Pan niczego nie pokazuje. Ja mówię: bo nie chcesz widzieć. Przyczyna jest prosta. Nic nie widzisz, bo nie chcesz widzieć. Bóg współdziała z człowiekiem, który chce. Dlatego Jezus mówi: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie, jak ktoś nie pragnie, na przykład ktoś by nie pragnął i przyszedł. Wiecie, co by się stało? Nic. Nic. Jest tutaj Jezus i jest człowiek, który nie pragnie. I przychodzi do niego: no cześć. Co tam? No nic, jestem Mesjaszem, a ty? No ja tam, wiesz. Tak się buja, nie? No to spoko, idźmy w swoją drogę.
i się rozeszli. Koniec. To jest po komunikacie. Bo nie pragną. Ale kiedy pragniesz i zaglądasz w siebie z tym pragnieniem, to Bóg oświeci ciemności twoje. Oświeci je. Tak oświeci, rozumiesz, jak lampą 1000 wat. Oświeci ciemności twoje. Ty nie będziesz potrzebował, żeby ci ktoś powiedział, co ci jest. Wiesz, o czym mówię? A jak nawet będziesz korzystał z czyjejś pomocy, to słowa tego człowieka będą dla ciebie proste, jasne i klarowne. Będziesz się z nimi zgadzał od A do Z, bo będziesz widział to. Ten człowiek będzie jedynie drugim świadkiem tego, co w ogóle widziałeś już. Rozumiesz? On ci tylko potwierdzi to, co ty widziałeś. Trzeba też poprosić Boga. No po to trzeba poprosić. Powiedzieć, ja chcę, żebyś oświecił te moje głębi. Jak ty nie poprosisz, to nie oświeci. To możesz tam zaglądać w siebie, bo co ludzie robią? Chcą zajrzeć w siebie na własnych warunkach. I robią to w ten sposób. Idą sobie tą główną uliczką swojej duszy. O, tutaj jakaś ciemnoczka. Tu nie wchodzę, bo mi się nie chce. Tutaj nie, bo tutaj to kawałek wszedłem i już mnie tam nie interesuje, co jest dalej. O, tu nie byłem. I często przychodzą tacy ludzie do mnie i mówią tak, wiesz Artur, mam taki problem. Ja mówię, jaki? Kurczę, łupiesz, mama. Wow. No faktycznie. Co mam robić? Head and shoulders. Jak to reklama mówi. Może pomóc się o mnie. Pomodlić i przyjść do mnie na spotkanie. Trwonisz mój czas. Mój cenny czas. Jestem skarbem. Bo masz łupiec. Wstydź się. Idź do Rozmana, nie do mnie. Rozman cię uleczy. Rozumiesz? Nie ja. Dlaczego? Bo on sobie szedł tą dróżką przez swoją duszę i on sobie tam wszedł, gdzie jest łupież, bo tam jest fajnie. Można powiedzieć, to mam, ja mam łupież. Tamci mają takie problemy, ja mam łupież. Największy mój problem. A że głupio być w kościele mocy i nie mieć problemu, to pójdę i powiem, że mam problem, mam łupież. Tak? Nie. Kiedy poprosisz Boga i powiesz, Panie, ja chcę, żebyś oświecił ciemności moje, to Duch Święty oświeci ciemności twoje. I nie będziesz przychodził do kogoś z problemem takim czy takim. W ogóle możesz nie iść do nikogo z problemem. Z Duchem Świętym usiądziesz tam w tej alejce. Rozumiesz? Najpierw wypłaczesz może łez, a następnie zbierzesz tyłek w troki i powiesz, Panie Boże, bierzemy się co? Do czego? Do roboty. Do roboty się bierzemy, Ojcze. Do roboty się bierzemy. Do roboty. Przyjdź, Duchu Święty. Uwolnij swoją moc w to miejsce. Przyjdź, Duchu Święty, tutaj. Przypowieści Salomona 17, przynajmniej 27, 17. Zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Należy też zwracać uwagę na ludzi z naszego otoczenia, zwłaszcza tych, z którymi jesteśmy najbliżej. Bo to oni oceniają nasz charakter. Daj się ocenić. Chcesz mieć jasność, jeżeli chodzi o twoje cechy charakteru? Daj się ocenić ludziom, którzy są wokół. Nie mów, nie osądzaj mnie. Nie dam się wbić w potępienie. Nie oskarżaj mnie. Powiedz mi, pytanie takie mam. Czy wolałbyś? Idziesz, ustałeś naprzeciwko człowieka. Godzinkę temu, czy tam godzinkę. 3 minutki temu wysmarkiwałeś nosek i w takiej luce między dziurką a chusteczką wleciał ci kawałek kilka, mniej więcej długości 5 cm, jak liszka, taki zielony. I jest tutaj. Nie widzisz go, to tutaj tak został. Powiedz mi, a jest na spotkanie, ważne.
czy wolałbyś, żeby kolega czy koleżanka z tobą rozmawiać, czy z którym rozmawiasz, powiedział, co tam masz gilka. Tak? Czy wolałbyś, żeby on tego nie powiedział, żeby powiedział, super, jest u ciebie naprawdę rewelacja, po prostu lepiej nie wyglądałeś nigdy. I później cię w tym stanie na to spotkanie. Spotkanie, na którym zależy bardzo dużo od twojego wizerunku na przykład. Idziesz, rozmawiasz, już nie rozmawiasz z kolegą czy z koleżanką, tylko z człowiekiem, od którego zależy, czy zarobisz przy ciebie 200 tysięcy, czy nie zarobisz 200 tysięcy. Rozumiesz? I gość widzi, że w ogóle jesteś zasmarkaniec. Tak? Mama taką zasadę, że za zasmarkańcami się w ogóle nie zadaje. Już po twoich 200 tysiącach. Bo nie chciałbyś słuchać przypowieści samomowy. 27-17. Dlaczego wam to tak obrazuje? Bo lepiej jest usłyszeć od kogoś, z kim się jest w jednym miejscu, blisko, tak? Słuchaj, ziomek, coś kurczę nie trybi u ciebie. Sorry. Ja nie mówię o tych patologicznych rzeczach, że ludzie za ludźmi latają i ich tam gdzieś wysyłają na jakieś terapie, srapie czy inne kłopoty, bo to jest w ogóle patologia. Ale mówię o tym, że w relacji z drugim człowiekiem, tak? Pozwala, żeby on cię ocenił. Niech cię oceni. Cóż złego w ocenie? A w ogóle, jeżeli czujesz się źle, jak ktoś cię ocenia, to może czas wejść w inną alejkę swojej duszy. Dlaczego ja nie lubię być oceniony? Czemu nie? A co to ocena? No ocena to jest stwierdzenie stanu faktycznego, no kurczę. Rozumiecie? Nie wolno bać się być ocenionym, bo to jest dla naszego zbawienia. Wiecie, co Bóg zrobił, zanim nas zbawił? Ocenił nas. Wiecie, co powiedział? Wszyscy się nadajecie do piekła. Wszyscy jak jeden mąż do piekła. Ocenił nas. Jak się przychodzi do Boga, co się pierwszą rzeczą robi? To się ocenia. Samego siebie ocenia się. Przychodzisz do Boga. Każdy z was, nawracaliście się. Każdy, kto się prawdziwie nawrócił, przyszedł do Boga i się najpierw ocenił. Przyszedł do Boga i powiedział, Boże, jestem skończony. Skończony. Ocena nastąpiła. Jestem mniej niż zero. Potrzebuję ciebie, Zbawicielu. Ocena nie jest zła. Nie wolno uciekać przed konfrontacją, ale w nią wchodzić i wykorzystywać ją. Wchodzić w konfrontację. Czemu nie? Wracam do początku mojego poselstwa. Czy studiujemy miłość? My musimy żyć przez miłość. Jeżeli my będziemy żyli przez miłość, to wejście w konfrontację nie jest żadnym problemem. Bo jest człowiek przy tobie i po prostu mówi, słuchaj, mam wrażenie, że coś jest nie okej. Jak on się myli, to się myli. To ty powiesz w porządku. Do mnie też nie ktoś mówi, wiesz co, mam takie wrażenie, że to czy tamto. Mówię, okej, pomyśl o tym. Nie ma problemu. Drugi Koryntian 10:18. Nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan zaleca. Nie chodzi też o to, aby opowiadać, jak to wspaniale się zmienia nasz charakter, ale o to, żeby nasz zmieniony charakter mówił za nas. Nie trzeba chodzić, mówić, już jestem na tym etapie, już to zmieniłem, już tamto zmieniłem, już to zrobiłem, już tym sobie poradziłem, a co do kogo obchodzi? W ogóle robisz coś z Bogiem, rób, halleluja! Rozumiesz? Nie musisz opowiadać całemu światu, jak się zmieniać. Po prostu weź się zmień. I pozwól, żeby twój charakter mówił o ciebie. Niech ktoś cię oceni później, powie, wow, Artur, kurczę, naprawdę coś się zmieniło w tobie. Super. Rozumiesz? Charakter zmieniaj dla siebie. Nie pod publiczkę.
Jak coś robisz pod publiczkę, to znowu jakaś alejka tam nie zagospodarowana, no. Niech mnie teraz widzą, jak się zmieniam. Halo, tak się zmieniam, tak się zmieniam. Tu się uszumułem, tu się umyłem. Wiesz, tu mam czysto, tam mam fajnie. Wiesz, o co chodzi? I człowieku, i on chodzi, on w kanał pojedzie gdzieś tam na grupę domową i pół grupą opowiada, w jakich on jest procesach. A to się szykuje, tu, tu. I siedzi 5 osób i każdy o procesach swoich opowiada. Ale po co? Ty nie jedziesz na grupę o procesach opowiadać. Jakie procesy? Weź na tą grupę, jedź się modl. Żeby tak ludzie pojechali na grupę domową i spędzili najpierw 30 minut się modlić innymi językami. Żeby drugie pół godziny pouwielbiali Boga. Rozumiecie? To była inna grupa domowa. A ludzie idą na grupę domową i pieprzą, a jestem w procesie, ale jest w procesie, a tam to jeszcze w procesie nie jest. Rozumiesz? Nażrą się ciastek, obsiją się kawy, oczy takie, wracają do, jeszcze po drodze się w samochodzie pokłócą. Rozumiesz? I byle do środy, byle do środy, byle do środy, byle do środy. Przecież nie jest ludzi, przecież życie z nami. Potem się zastanawiają, co tu robić, co tu robić. Może na grupę nie będę jeździł, no może nie jeździć właśnie. No. Może na jedno, na drugie to samo będzie. To w innych procesach będą. Wiesz, o co chodzi. A tu nie trzeba z tymi procesami, to do kogo tylko chodzi. Sam rób te rzeczy. Masz komorę, masz Boga, rozumiesz? Pomaga ci ktoś, super, działaj. Nie masz co robić, opowiedz, jak pierwsze trampki sobie kupiłeś w życiu, nie wiem, opowiedz coś fajnego ludziom, jakiegoś rozumiesz. Coś, co cię kręciło w życiu, jak się nie masz o czym gadać. A nie o procesach, człowieku. Nie tym, kto sam siebie zaleca, mówi Bóg, jest uznany. Lecz ten, kogo zaleca Pan. A Pan to jest ten w ukryciu. A więc jak Pan zaleca, to Pan nie trąbi na prawo i lewo o procesie. Rozumiecie? Tylko Pan doprowadza człowieka do pewnego miejsca, a potem rzuca nim po prostu. I mówi, oto sługa mój. Rozumiesz? Oto sługa mój. Nie ma bardziej sprawiedliwego. To jest Pan. Zatrzymanie tyranii naszego starego ja jest pewnego rodzaju kluczem do szczęścia i trwałego zwycięstwa. Nie wolno nam pozwolić, żeby to nas tyranizowało. Po prostu nie. Jak ja sobie dzisiaj tak popatrzę, ja na przykład ja nie narzekam. Dlaczego nie narzekam? Ja w ogóle nienawidzę narzekać. Na co nie narzekam? Na nic. Naprawdę nic nie narzekam. Na dzień, na noc, na ludzi dobrych, na złych, na diabła. Naprawdę. W ogóle nie narzekam. Bo zrozumiałem w swoim życiu, że narzekanie to jest choroba psychiczna. Powiedziałem, Boże, ja nie chcę być chory psychicznie. Nie będę narzekał. Wytaczam walkę narzekaniu. Idę na wojnę z tym procesem. Na wojnę idę z tym, rozumiecie? Muszę zmienić swój charakter. Jak będzie padał deszcz, to będę mówił, Boże, halleluja, że jest mokro. Jak będzie świeciło słońce, to będę mówił, halleluja, że jest sucho. Rozumiesz? Będę się cieszył ze wszystkiego. Będę wyciągał szczęście z każdego elementu. Chciałem znaleźć klucz do szczęścia. Zobaczyłem, że to są wypracowane cechy charakteru. Mówię, wow. Będę mógł w ogóle czerpać ze wszystkiego. Z każdej dziedziny życia. Nie będzie takiej minuty w moim życiu, że będę niezadowolony. Albo rozkalibrowany w jakiś sposób.
tak jak wcześniej głosiłem, badamy osobę Jezusa i dogłębnie badamy miłość. Musicie rozważać rzeczy Jezusa i rozważać miłość. Filtrujcie swój charakter przez pryzmat charakteru Jezusa i przez pryzmat miłości. To są wasze dwa wzorce. Wszystko, co odstaje od tych wzorców, jest chore i niesprawne do końca. Kiedy przychodzimy do Boga w taki sposób i mówimy: Boże, właśnie zagłębiłem się w siebie i zobaczyłem, że ta cecha charakteru, ona absolutnie odstaje od miłości, absolutnie odstaje od Jezusa, od Jego cech charakteru w tej dziedzinie. Przyjdź, Duchu Święty, na to miejsce. No to On na pewno przyjdzie. Na 100%. No bo to jest wszystko idealnie zgodne z Jego projektem odnowy. Rozumiesz? Na pewno przyjdzie. A na pewno? A on się nie spóźni? Nie zgłupieje? Nie. Nie zgłupiejesz. Nie zdążysz głupić. Gwarantuję ci. Ta cecha charakteru zostanie wyeliminowana przez moc Świętego Ducha. Czasami natychmiast, czasami w jakimś odcinku czasu, ale zostanie wyeliminowana. Jeśli rzeczywiście przyłożysz matrycę Jezusa i przyłożysz matrycę miłości. Jeśli rzeczywiście będziesz tego chciał. Jeśli rzeczywiście powiesz: zapłacę cenę za to. Jaka to może być cena? To jest cena często rozstania się ze stereotypem, z którym tak się zżyłeś, że uważasz za swój brat czy siostra. Są takie cechy charakteru w nas, że my się do nich tak przyzwyczailiśmy, że po prostu, jak pomyślimy sobie, że miałoby to zostać z nas wyrwane, to nawet nie wiemy, czym mogłoby być zastąpione. Bóg jest pomysłowy. On ma takie schematy, że ci na pewno zastąpi czymś. Na 100%. Chrapałem się? Co? Chrapałem się? Co? Troszeczkę. O co chodzi? Chrapałem w nocy. Mówię do Boga: nie mogę chrapać w nocy, bo budzę żonę, sąsiadów. Ostatnio Sara przyszła z drugiego pokoju. Sara przyszła, ja spałem, bo ja nie wiem, że ja chrapię. To, że ja chrapię, że mi mówią, ja to przyjmuję przez wiarę. Okej. Okay. Przyszła Sara, stała się śmiała, bo nie wierzyła, że ja tak chrapię. Ona nie mogła spać za ścianą. Akurat mamy dobrze, bo ten pokój chyba tutaj jest, tam chyba nikt nie mieszka. Od dwóch sąsiadów. W tym pokoju małym jednak? Są, że rozumiem. Także do Boga mówię: nie mogę chrapać. Bo budzę żonę w nocy. Chrapać nie mogę. Wiecie, o czym ja mówię? To jest banalna historia taka jakaś, ale nie mogę tego robić. To tak się przychodzi z cechami charakteru, że nie mogę tak mieć, Boże. Nie mogę narzekać, nie mogę być niezadowolony. W ogóle nie mogę tak, ja tak nie mogę mieć. W ogóle jest niedopuszczalne, Panie Boże. To nie wytrzymuje krytyki. To ja nie mogę się złościć, ja nie mogę w ogóle mieć fochów, ja w ogóle nie mogę takich rzeczy mieć. Ja nie mogę być nadpobudliwy. W ogóle absolutnie. No skądże? Że taki Jezus nie był. Rozumiesz? Ja tak nie mogę. Nie mogę być zazdrosny, nie mogę być zawistny, nie mogę w ogóle, to nie mogę. Bo to jest choroba, Boże, choroba duszy. Choroba duszy. Takiej choroby się nabawiłem. W wyniku mojej dawnej, starej natury. Tak mi się to wybiło. Taki charakter się we mnie stworzył. Boże, nie zgadzam się na to. Boże, widzę to. Przyjdź, Duchu Święty, do tego. Jeśli trzeba, daj mi ludzi, żeby zmienić to w ogóle, tą sytuację. Nie ma znaczenia, kto tam, jak tam sztab ludzi może wpaść. Niech wpadnie. Niech tam sztab ludzi wpadnie, jak trzeba. Nie mogę bez przerwy w ogóle stawiać siebie w centrum, bo ja nie jestem w centrum. Kurczę. Kiedyś starcia jeszcze była mniejsza, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, ja mówię: słuchaj, musisz wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie jesteś
pępkiem świata. Mówię, a rozumiesz mnie? Kocham cię, jesteś dla nas bardzo ważna, tak? Ale nie jesteś centrum naszego życia, ani pępkiem świata. I ona w ogóle była, ona wręcz zdziwiona, że nie jest. Nie, ja mówię nie. Nie, nie, on normalnie zrośnie. Będąc świadomy, że nie jest pępkiem świata. Dobrze, to za młodu poszło. Wiecie, o co chodzi? A nie, jak miała 30 lat, to nie by się dziwiła, nie jestem naprawdę? Nie, no nie jesteś. Kiedyś byliśmy w takim jednym kościele na nabożeństwie, współpracowaliśmy z tym kościołem i tam była taka gwiazda w tym kościele, taka telewizyjna. Nawróciła się i była w tym kościele. I ona tam koniecznie chciała ta gwiazda śpiewać w uwielbieniu. A ona tam nie umiała śpiewać, no i tam, no, nieważne, generalnie. I ona tam parła na to i ta liderka tego uwielbienia, ona strasznie taka, to rozumiecie, bo to świeżo nawrócona, to ona gwiazda, bo ona wszędzie gwiazd, wiesz, nie, gwiazdożyła. No i tam też przyszła do niej i tam jest naciska, że chce w tym uwielbieniu. Ta liderka mówi, ale posłuchaj, tu jest tylko jedna gwiazda w tym kościele. A ona mówi, no wiem ja. I ono naprawdę w szczerości, tak mówię, ja. Nie, nie ty. Na imię ma Jezus, z zawodu to Chrystus. Taka gwiazda tu jest. A ona była święcie przekonana, że ona jest tą gwiazdą. Rozczarowała ją liderka. Nie, to nie ty jesteś tą gwiazdą. Nie. A to trzeba, bo ona nie miała za grosz charakteru wyrobionego, ta dziewczyna. Rozumiecie? Wpadała czasem do nas na początku, teraz już nie wpada. Stawała z tyłu sobie. Boża moc musi mieć podstawę do działania. Daj tą podstawę Bożej mocy. Zacznij zgłębiać charakter Jezusa i porównywać siebie do Niego. Zacznij zgłębiać miłość i porównywać siebie do miłości. Swój charakter. Rozumiesz? Zacznij zagłębiać się w siebie w wolnych chwilach. Idź sobie tam. Rozumiesz? Jak ten w ogóle syn marnotrawny. Spójrz i powiesz, okej, idę się przejdę. Zrobię sobie wycieczkę po duszy. Jak będziesz widział odpadający tynk ze ścian nawet, to powiedz Duchu Święty, przyjdź tutaj. Bo to tynk odpada. Nie mów, o, to tylko tynk. No, moja dusza ma błyszczeć. W mojej duszy nie może tynk nawet odpadać. Nie mówiąc o tym, że tam nie może być Saigonu, rozumiesz? Ale tam tynk nie może odpadać. Nie ma, że tam tynk odpada i wszystko jest dobrze. Nie. Przyjdź Duchu Święty od tynku. A ja tutaj jestem pierwszy, i będę robił za kielnię i za cement. Rozumiesz? A ty przyjdź i działaj. I, bo on musi mieć taką podstawę. On musi mieć twoją chęć. On musi mieć twój ruch. Wiecie, wiara jest ruchem. Uczę o tym. Wiara to ruch. On musi mieć ruch. Musi, podkreślam, musi. Bóg bez tego nic nie zrobi. Gdyby tak było, to on by po prostu przeleciał przez naszą duszę jak torpeda i wszystko w nas zmienił. Nie byśmy byli, proszę Ciebie, jak Jezusi, który nas stópką byśmy gdzieś stanęli i ptaszki byśmy ożywiali. Rozumiesz, o co chodzi? Niestety. Nie ma tak dobrze. Rozumiecie? Proszę Was, żebyście do tematu charakteru, ponieważ jak będziemy sobie szli w bardziej szczegółowe różne sprawy, żebyście mieli podejście bardzo ważne. Masz dwa zadania w życiu. Zmieniać ten świat i zmieniać siebie. Rozumiesz? Uprość sobie. Powiedz tak, Boże, będę szerzył królestwo wszelkimi metodami i będę zmieniał swoją duszę wszelkimi metodami. I tak sobie będę spędzał życie.
z taką samą częstotliwością i siłą, jak głoszę Chrystusa, uwalniam, uzdrawiam, wskrzeszam, modlę się w ogóle o ludzkie powodzenie, prorokuję, uwalniam Bożą moc, z taką samą siłą, determinacją, tak będę podchodził do zmiany w ogóle mojego charakteru. W taki sam sposób, nie tam odrobina mnie, nie będę odkładał, bo nie, to jest mniej ważne. A o, Cię przyprowadziłem 100 osób do Jezusa, rozumiesz, ale w ogóle jestem nadal menelem w środku, ale to nie szkodzi. Przeżyjemy. Nie rób tak. Nie idź w fałsz, który jest wokół, bo diabeł, jak już patrzę na przykład na ludzi i mówię, aha, ten jest taki bardziej za służbą, ale mnie go tam interesuje zmiana charakteru, to ja go teraz w ogóle mocno pchnę, żeby tylko tego charakteru nie zmieniał. Sami ludzie nie wiedzą, kto ich pcha w służbę. Dziwią się, rozumiesz? Ale jestem taki w ogóle nakręcony. Szczerze powiedziawszy, różne duchy mnie pchały w służbę w życiu. Różne duchy. Różne. Na różnych etapach byłem przyjaźni z duchami różnymi w swoim życiu chrześcijańskim. Potraktuj zmiany w charakterze tak samo jak szerzenie królestwa. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje słowa. Dziękuję Tobie, że Twoimi słowami zmienia rzeczywistość we mnie, w ludziach. Dziękujemy Ci, Boże, że dajesz nam kolejne podstawy do tego, abyśmy coraz lepiej rozumieli Ciebie i siebie nawzajem. Duchu Święty, mamy Twojego ducha i chcemy mieć też Twój charakter. I wszystko to, co jest jeszcze niezmienione w naszych duszach, zmienimy na Twój obraz i podobieństwo. A Ty zawsze będziesz z nami w tym. Amen.